Ja Asseco od 17 już lat oferuje takie usługi w chmurze poprzez nasze Centrum Usług Internetowych. W związku z tym mamy dość duże doświadczenie w świadczeniu tego rodzaju usług. I pierwsza korzyść, jaka się nasuwa, to korzyść związana z obniżeniem kosztów. Wiadomo, że zbudowanie jednego ośrodka dla wielu banków jest zdecydowanie bardziej optymalne kosztowo niż budowanie lokalnych serwerowni podstawowych i zapasowych dla każdego banku spółdzielczego. W związku z tym banki spółdzielcze mogą wspólnie przynajmniej część kosztów współfinansować, a uwolnione środki przeznaczyć na realizację po prostu innych projektów. To jest pierwsza, chociaż może nie najważniejsza korzyść związana z tymi usługami outsourcingowymi. Szczególnie w naszym przypadku, gdy mówimy o Centrum Usług Internetowych, staramy się nadążać za nowościami, za nowymi technologiami, które są na rynku. W związku z tym ten dostęp do nowych technologii jest bardzo istotny dla banku spółdzielczego. A co jeszcze bardziej istotne, to to, że banki nie muszą poświęcać na to czasu, żeby śledzić te trendy, żeby te rozwiązania wprowadzać, poświęcać na to czas. My to robimy w tym ośrodku i udostępniamy już gotowe usługi, gotowe funkcjonalności pewnych programów. Banki w związku z tym mogą się skupić na prowadzonej tej właściwej swojej działalności, co w mojej opinii zdecydowanie podnosi wydajność banków spółdzielczych w tej działalności, a więc obniżenie kosztów, dostęp do nowych technologii, poprawienie wydajności, to wydaje mi się, że to są takie najistotniejsze korzyści związane z usługami outsourcingowymi. No, z każdymi usługami czy z każdym modelem związane są też również zagrożenia, więc tutaj zagrożeniem w mojej opinii jest bezpieczeństwo i poufność. I rozwiązaniem na to, czy ograniczeniem tego ryzyka jest oczywiście współpraca z bezpiecznym partnerem, takim jak jest firma Asseco. Drugie zagrożenie, czy zagrożenie związane z tym modelem, to jest związane z czynnikiem ludzkim. Często wprowadzanie tego modelu outsourcingowego do banku przy różnego rodzaju projektach wiąże się z takim zagrożeniem, które odczuwają osoby, które pracują już w banku. Szczególnie te utalentowane mogą czuć się po prostu niepotrzebne. Dlatego bardzo istotne jest dobre zaplanowanie i dobre wprowadzenie takich usług outsourcingowych. Podsumowując, uważam, że to zjawisko, jakim jest outsourcing, jest bardzo korzystne dla banków spółdzielczych, ponieważ pozwala im podnieść wydajność realizowanych usług bankowych.